Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie. Gdyby nie było waszej wiary, gdybyście po prostu nie czuli takiej potrzeby, że waszą młodą wiarę jeszcze, tak jak młode życie, trzeba umocnić. Jedynemu prawdziwemu Bogu naprawdę byście zawierzyli. Zawierzacie siebie, swoją dalszą przyszłość. I tylko w jego rękach będziecie starać się rzeczywiście dla świata, jak prorok Eliasz, przysłowiowym ewangelicznym zaczynem, solą ziemi, światłem świata, tak określał nas Pan Jezus. I to się właśnie dokonuje. Kochani, ja myślę, że odchodząc już po naznaczeniu krzyżem świętym waszego czoła, kiedy potem już wyjdziecie po przyjęciu Komunii Świętej na zewnątrz, to tak będziecie postrzegani w oczach Pana Boga, na pewno się On najbardziej będzie się cieszył, najbardziej będzie cieszyło się niebo. Że na tym świecie, nękanym przez zło, zwątpienie, słabości ludzkie, wy jednak odkrywacie Chrystusa i pogłębiacie z Nim zażyłość i chcecie być pośród tego świata, dokądkolwiek pójdziecie, samodzielnie i światłością. Ale ta sól i ta światłość nie od was pochodzi. Po prostu wy ją przyjmujecie. Moi drodzy, wiemy o tym, że można szybko utracić także, i sól Pan Jezus przestrzega. Można także sprawić, że się człowiek odwróci od światła Bożego i będzie w ciemnościach, słabości i grzechu. Myślę, że dlatego chcecie przyjąć sakrament bierzmowania, aby się to nigdy, przenigdy w waszym życiu, teraz, w młodości, ale także później w dojrzałym życiu nie stało.